Hej, tu Karolina, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Jest to program, do którego zapraszam wyjątkowych gości ze świata zdrowia, psychologii, ekologii, podróży, medytacji itd., itd. Zazwyczaj są to nowi goście, eksperci, specjaliści. Czasami jest to odcinek solowy, co trochę przełamuje tutaj formułę programu, a raz na jakiś czas zdarzy się tak, że jest to osoba z mojego bliskiego otoczenia i tak też jest dzisiaj. Jak widzicie po tytule, jest to Julka, moja najlepsza przyjaciółka. Ostatnio był program z mamą. Tak sobie myślę, że fajnie będzie, jeżeli raz w miesiącu będzie pojawiał się ktoś właśnie z mojego takiego bliższego grona. Dajcie znać, co o tym myślicie. Zdaję sobie sprawę, że są osoby, które wolą takie bardziej konkretne, merytoryczne podcasty, ale wiem, że na pewno jest grono osób, które lubią te moje nieco bardziej nieformalne, prywaciarskie rozmowy. Dzisiaj, tak jak mówię, jest to rozmowa z Julką. Julkę wiele osób może kojarzyć z moich czasów życia w Madrycie. Żyłyśmy tam razem, wrzucałyśmy na YouTube'a dużo vlogów wspólnych. Natomiast obecnie sytuacja oczywiście wygląda inaczej. Julka mieszka w Curychu i nagrałyśmy ten podcast, kiedy to odwiedzałam ją w Szwajcarii. Jeżeli chodzi o to, czego dotyczyć będzie podcast, jest on w dużej mierze poświęcony przyjaźni. Mówimy o tym, jak się poznałyśmy, jak ewoluowała nasza przyjaźń, jak mieszkało nam się razem jako najlepsze przyjaciółki oraz jak utrzymujemy kontakt na odległość przez ostatnie lata tak naprawdę. Ponadto Julka też będzie mówiła o tym, jak żyje się w Szwajcarii, co tam robi, jak się tam znalazła, gdzie pracuje, jak znalazła pracę i generalnie o tym, jak szukać pracy, jak wyjechać z Polski, jakie należy mieć doświadczenie, jak to wyglądało w jej przypadku. Także myślę, że jest to bardzo inspirująca część też pod takim kątem planowania przyszłej kariery. Powiemy też oczywiście o tym, jakie studia Julka skończyła, trochę o naszych planach na przyszłość, naszych celach, także jest to taka bardzo fajna, nieformalna rozmowa i muszę dodać, że ma ona nową formułę, a mianowicie jest to, tak jak widzicie, rozmowa przy lampce wina. Wpadłyśmy na ten pomysł po to, żeby jeszcze trochę urozmaicić dzisiejszy program, także weźcie to z przymrużeniem oka. Jest to zdecydowanie odcinek na wesoło, na luzie, pół żartem, pół serio. Dużo się śmiejemy, mamy obie specyficzne poczucie humoru, więc mam nadzieję, że poczujecie nasz klimat i spodoba Wam się ten odcinek, także nie bądźcie dla nas surowi, my bawiłyśmy się świetnie i tego też życzę Wam, kiedy będziecie słuchać tego odcinka. Bez przedłużania zapraszam Was do wysłuchania. Cześć Julka! Cześć! Witam Cię oczywiście w moim podcaście oficjalnie, tak jak wszystkich i cieszę się, że zgodziłaś, a w zasadzie nie miałaś za bardzo wyjścia, żeby się nie zgodzić. Zostałam przymuszona. Był plan odgórnie, tutaj przewidziana aktywność na mój pobyt w Curychu, bo dla wszystkich, którzy nie wiedzą, jesteśmy teraz w Curychu w mieszkaniu Julki i sobie wygodnie nagrywamy. I słuchajcie, to jest wyjątkowa rozmowa, bo mamy tutaj pełen zestaw cateringowy i postanowiłyśmy tak niezobowiązująco sobie ją nazwać rozmowa przy lampce wina, więc zdradzimy Wam, że nalełyśmy sobie po białym winku, mamy też herbatę, są chipsy, tak, dobrze słyszeliście, ja mam obok siebie chipsy, co prawda jeszcze ich nie jadą, ale kto wie. Jest pomarańczka i będziemy sobie rozmawiać, więc dziękujemy Wam w ogóle za wszystkie pytanka, które zadaliście na Instagramie i też zachęcam do obserwowania mnie i tam, i na Karolina Sobańska Podcast, bo często proszę Was o zadawanie pytań, tak jak było w przypadku mojej mamy. Słowotok, jak widać, jest, wybacz, przytłaczać to pewnie. Muszę wyczaić jakieś momenty, gdzie mogę wskoczyć i coś powiedzieć. Jestem tu nadal. To ja, dzień dobry. Ale Ty masz być główną atrakcją tego podcastu, więc postaram się nie przegadać jakoś tak mega. Ale w ogóle serio, ludzie zadawali Ci tyle pytań, to jest tak miłe. Boże, to jest takie słodkie, że w ogóle ktokolwiek interesuje się tym, co się u mnie dzieje? Przede tęsknię za Tobą. Też muszę się skupić, żeby mówić wyraźnie, bo jednak jak nagrywam z osobami, z którymi jestem dalej, to bardziej zależy mi na tym, żeby jednak ta moja mowa była porządna, a przy Tobie zaczynam troszeczkę seplenić, więc mam nadzieję, że jesteśmy zrozumiałe i wyczaiłam sobie pytanie na start. Dobrze. Bo ja decyduję o tym, jak to idzie. Znaczy, generalnie idziemy na spontanie. Okej. Okay. Bo nie układałam tego w żadnej kolejności logicznej i po prostu jedno pytanko mi się rzuciło... Pytanko, nigdy tak nie mówię. Pytanko. Rzuciło mi się w oczy i jest urocze. Jak zaczęła się Wasza przyjaźń? O Boże, jakie słodkie. Dzisiaj o tym gadałyśmy. Tak, tak. Poznałyśmy się w liceum. Pierwszego dnia najpewniej. Tak, no. Tak od razu się jakoś grupą zaczęliśmy w zasadzie kolegować. W czwórkę. W czwórkę, tak. Ale potem po jakimś czasie trochę bardziej nas przyciągnęło. Przyciągnęło nas do siebie i od tego czasu jesteśmy nierozłączne.
Tak, chodziliśmy razem do klasy. I to w ogóle było tak właśnie, że byłyśmy w osobnych parach. Tak. Pozdrawiamy Kasię i Jarka, jeżeli nas słuchają. Ale potem właśnie spędzałyśmy razem każdy dzień przez 3 lata na prawie wszystkich zajęciach. To jest kupa czasu. Kupa czasu. Także tak się zaczęło i tak trwa. A o przebiegu może, o przebieg nas może zapyta ktoś inny. Także jeszcze nie będziemy tutaj spoilerować. Dobra, lecę po kolei, więc to będzie dosyć nielogiczne pytanie. Okay. Co studiuje Julka? Jesteś teraźniejszym, więc tutaj trzeba jakieś sprostowanie. Rozumiem. Ja nie studiuję na ten moment. Skończyłam już licencjat w zeszłym roku. Studiowałam lingwistykę dla biznesu. Boże, czuję się tak on the spot. Tak, to jest ciekawostka z naszego życia. Zdarza nam się często mówić to samo naraz. Bardzo jest to ciekawe. I piękne. No to tak. Co Julka robi w życiu? I jak to się stało, że wylądowała w Zurychu, czyli story time? I główne pytanie w ogóle, najbardziej popularne pytanie z tych, tak, które zostały zadane. Co ja w ogóle tutaj robię? Tak, co tutaj robisz, jak się tutaj znalazłaś, ale myślę, że zanim o tym powiesz, możemy wziąć pierwszy toast. I teraz chciałam powiedzieć insight z naszego życia, czyli zawsze, kiedy robimy toast z Julką, robimy jakąś intencję lub też myśl przewodnią. Nie ma żadnego toastu, który idzie zmarnowany tak naprawdę, bo zawsze jest przy każdej nowej lampce wina jest nowy toast. Tak, zawsze jest za coś, trzeba zawsze za coś wypić. Więc ja myślę, że teraz za to, żeby to była świetny, to był świetny podcast. Tak, bardzo mi się podoba ta intencja. Uwaga, przystę na uszy. Zróbko. O, jakie dobre. Dobrze. Ja wiesz co, ja mam wrażenie, że to będzie tak, że my się w ogóle nie napijemy tego wina, będziemy zaraz gadać, żeby tak stało. Herbata wystygnie i w ogóle. Damy radę. Ale pytanie było, co robisz w Zurychu? Co robię w Zurychu? Przeprowadziłam się do Zurychu w grudniu zeszłego roku, czyli już będzie jakiś pół roku. Czas tu jestem, będzie pół roku zaraz. I ja tutaj pracuję. Także tak jakoś sobie zaczynam układać życie powolutku. Po studiach stwierdziłam, że co mi tam, tak mnie tutaj życie przywiodło i na ten moment tu jestem, pracuję, powiedziałabym, że fajnie. Jeszcze cały czas się uczę miasta, cały czas patrzę, jak to życie może tu wyglądać i zobaczymy, jak będzie później. Ale wiesz co, też dużo osób nawet na live pytało o to, jak na przykład właśnie znalazłaś tę pracę i co robisz konkretnie, powiesz nam? Znalazłam pracę, przez internet szukałam, jeszcze zanim tu przyjechałam, szukałam różnych pozycji, po prostu przez internet wysyłałam miliony CV. Bardzo to było przytłaczające. No i w którymś momencie jedna z firm się odezwała, także tak, to była wieloetapowa rekrutacja, także na początku miałam parę rozmów przez Skype'a z Polski i w którymś momencie zostałam zaproszona na dzień próbny już tutaj w Szwajcarii, no i po tym dniu próbnym dowiedziałam się, że są zadowoleni, lubią mnie i dostałam pracę w dziale finansowym firmy turystycznej, także... No i umówmy się, nie jest tak, że miałaś jakieś doświadczenie ani w tej branży, ani zagraniczne, więc dali Ci dużą szansę, w sensie to nie jest tak, że musiałaś wiele mieć w CV takiego doświadczenia. Tak, to że prawda. To jest, że ludziom się może wydawać, że dostanie pracy w Zurychu to jest abstrakcja, a spokojnie po polskich studiach masz równe szanse. Znaczy, z tego co słyszałam, to nie jest to aż tak łatwe. Ja myślę, że miałam bardzo dużo szczęścia i po prostu farta miałam dużego, że akurat natrafiłam na tę ofertę, bo problem jest w tym, że jeśli tutaj nie mówi się po niemiecku, to jest ciężko. Są kraje, gdzie po angielsku dogadasz się wszędzie i każda firma Cię zatrudni, bo język ojczysty nie jest potrzebny. Natomiast tutaj jest trochę gorzej, więc dla nie mówiących po niemiecku osób możliwości są troszeczkę bardziej okrojone. Natomiast jest wiele firm również międzynarodowych, więc trzeba po prostu się zorientować, jak rynek wygląda, gdzie szukać. I próbować, tak, do skutku próbować. Jest tyle firm, które mi nie odpowiedziało, nawet dziękujemy za zgłoszenie, ale nie dziękuję. Mhm. Zero odezwu. Ale też ważne jest to, że Ty znasz niemiecki i to nie jest tak nawet, że nie mogłabyś pracować po niemiecku, tylko to jeszcze jest szwajcarski. To o to chyba chodzi. Tu jest szwajcarski. Bardzo często, zazwyczaj to nie jest wymagane, żeby znać szwajcarski niemiecki. Okay. Po prostu niemiecki Hochdeutsch wystarczy, natomiast to jest zawsze duży atut. Jeśli ktoś mówi po szwajcarsku, to jest dużo łatwiej. Tak, zdecydowanie. Pytanie jest od Agaty, którą pozdrawiam osobiście. Jak się mieszka w Zurychu? Daje radę, czy trochę jednak za spokojnie?
O mój Boże, to zależy. Powiem Wam, że odkryłam w ten weekend bardzo wiele atrakcji, na które wcześniej nie zwróciłam uwagi. Goosebumps. Bardzo się cieszę. Jeśli chodzi o życie w Curychu, jest przyjemnie. Myślę, że jest to życie, które jest bardziej atrakcyjne dla starszych osób, które już chcą mieć być trochę bardziej ustatkowane, mieć już swoje życie na stałe w tym miejscu, wtedy jak najbardziej. Curych jest przepiękny, widoki są piękne, można robić dużo rzeczy, jeśli chodzi o sporty, tym bardziej na dworze. Z no tak, zdecydowanie lasy, wzgórza, narty. Godziny od Curychu tak naprawdę są super narty. Znaczy nie byłam, ale tak słyszałam. Pojedziemy, słuchaj. No, z przyjemnością. Z przyjemnością. Na południowy karnet nas będzie stać. Z wszystkie oszczędności na jeden dzień nart. Ale jest całkiem spokojnie. Tak, jest dosyć spokojnie, jest dosyć spokojnie. Na ulicach, no dzisiaj byłyśmy, jest niedziela, na ulicach nie ma zbyt wielu osób, sklepy są pozamykane, no także nie ma po co tak naprawdę. W ciągu tygodnia zależy. Czasami jak się jakieś coś fajnego dzieje, jak są jakieś parady, no to tak, ale takie rzeczy się nie dzieją za często. W ten weekend był Street Food Festival, także to było ekstra. Poszłyśmy tam, nie mając żadnych tak naprawdę oczekiwań. Ja sądziłam, że to będzie Polsce, tak parę food trucków i tyle. W Polsce zazwyczaj jest tak, że właśnie jest trochę tych food trucków, jakieś siedziska i spoko, a to było takie naprawdę doświadczenie. Tak. To było gigantyczne. Taki namiot cyrkowy, ileś światełka, chorągiewki, baloniki, i nie wiadomo co. I tych food trucków było milion. Tak. I muzyka na żywo. Mm-hmm. Był taki pan robiący zdjęcia takim starym aparatem. Ja nawet nie wiem, jak one się nazywają, ale taki na nóżkach, na takim statywie stojące stare, śmieszne. Więc jak się szuka, to się znajdzie, aczkolwiek też bym powiedziała z moich obserwacji, że więcej takiej rozrywki i luzu jest w takich środowiskach właśnie międzynarodowych. Bo właśnie poszłam z Julką na jej taką, nie powiedziałabym pracowy event, ale do miejsca, gdzie właśnie przychodzą ludzie z międzynarodowych firm, akurat z tej konkretnej firmy. I tam jest zupełnie inny klimat. Klimat, tak. Ludzie są bardziej otwarci. Bardziej wyluzowani. Bo też są sami, bo to jest jakby inaczej. Bo oni przyjechali tutaj z różnych miejsc i chcą się bardziej integrować. A jednak, jeżeli ktoś jest z Curychu, to ma jakieś tam swoje grono czy swoją rodzinę i jest bardziej wyizolowany. Plus jest przyjęte, że w ogóle Szwajcarzy są dosyć oziębli, jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie. Nie byłam w stanie tego w 100% sprawdzić, bo... Też nie masz w pracy Szwajcarów. Bo nie mam w pracy Szwajcarów. Chłopak jednej z moich koleżanek jest Szwajcarem i jest bardzo sympatyczny, bardzo fajny chłopak. Widać w nim taką większą powściągliwość i dystans do innych ludzi, ale oprócz tego jest bardzo, bardzo porządny chłopak. Także wydaje mi się, że to też te stereotypy zawsze są trochę naciągnięte, oczywiście. Znajdzie się jakiś wyjątek. Tak, zdecydowanie. Natomiast mam nadzieję, że więcej osób jest takich bardziej przyjaznych i poznasz miłych. Mam nadzieję. Pytanko jest bardzo ciekawe. Gdzie widzisz się za 5 i 10 lat? W Hiszpanii. Dziękuję, następne. tak, to jest Hiszpania w 100%. To jest moje docelowe miejsce. Nasze. 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 Będziemy mieszkać razem i... Czekajcie. Tak. Ja myślę, że nic więcej ja mi bym życia chciała, nie żeby to było za mniej niż 5. Kropka, kropka, kropka. Pytanie dla nas. W końcu ktoś mnie o coś zapytał. To jest pytanie od Julki, którą ja też pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Też Cię pozdrawiam. To tak, żart się trzyma. Ale ja aż tak się zapowietrzyłam. Słuchaj. Mieszkanie razem z przyjaciółką. Czy rodziły się trudne konflikty? Polecacie, czy nie? Zastanawiamy się z koleżanką, czy wynająć coś razem, czy nie. Powiem, chcesz rozpocząć? Proszę. Tak, muszę w końcu coś powiedzieć, wiesz. Proszę, czytanie pytań mnie przytłacza. Generalnie ja bym zaczęła od bardzo niejasnej odpowiedzi, czyli to zależy. Jeżeli chodzi o nas, to tak. I powiem Wam, że to było bardzo ciekawe przed wyjazdem do Madrytu, bo pamiętam, jak szłyśmy sobie gdzieś i Ty powiedziałaś coś typu, że trochę się stresujesz, jak to będzie mieszkać razem, żeby nie było żadnej spiny. Ja mówię, Julka, po co ty w ogóle tak mówisz? Zakładasz, że może być jakiś problem, w ogóle o tym nie myślę, wszystko będzie git. Ty mówisz, Karo, ale musimy o tym pomyśleć, no bo jest taka opcja. No bo o tyle razy słyszałam o osobach, które zamieszkały ze sobą i tak, pogubiły się ja w też, tym. Tylko ja sobie po prostu wmówiłam, że tak nie będzie w naszym przypadku, ale twoje obawy były totalnie jakby adekwatne, bo mówi się, że jakby to weryfikuje bardzo przyjaźń. I może też to miałam gdzieś z tyłu głowy, ale ja zakładałam, że my sobie damy radę. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o nas, to nie wiem, mogę mówić sama za siebie, ale to była najlepsza decyzja na świecie. Zdecydowanie. I totalnie to zdało egzamin, bo my jesteśmy moim zdaniem bardzo dobrze
zbalansowane. Bardzo totalnie dobrze kompatybilne. Dopasowane maksymalnie. Po pierwsze, no w ogóle jakby uwielbiamy spędzać czas w podobny sposób i mamy podobny styl życia. Z założenia to było ekstra. Mhm. Ale najlepsze było to, że ja gotowałam, a Julka sprzątała. Podział obowiązków to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Każda wiedziała, czym się zajmuje. Nie było żadnych niedomówień. To jest super. Bo ja uwielbiam po prostu szykować innym jedzenie. A ja nie przepadam za kombinowaniem w kuchni. Dokładnie. I nie mówię, że uwielbiasz sprzątać, ale nie przeszkadzało Ci to. Zupełnie. Aż tak. I to było po prostu tak wygodne i tak łatwe, że my nie miałyśmy tak, że zrobiłyśmy sobie jakiś meeting podziału obowiązków, czy zrobiłyśmy jakiś grafik, czy coś, tylko to po prostu wychodziło. Tak. Tak. I to było po prostu piękne i też nie możemy zagwarantować, że każdemu tak się ułoży mieszkanie z przyjaciółmi, ale ja jestem strasznie wdzięczna za to i też mieszkałam z różnymi współlokatorami w swoim życiu i mieszkanie z Tobą było najlepsze ever. Miałyśmy nasz własny dom. Tak, to było takie nie piękne. Nie tęskniłyśmy, znaczy mówię cały czas, żebyśmy były jedną osobą, ale ja naprawdę nie tęskniłam. A gdziekolwiek bym nie była przez ostatnie lata, zawsze miałam taki okres przejściowy, że no, przez kilka dni, tygodni musiałam się dostosować do nowej rzeczywistości. Z Tobą po prostu wpadłam w madrycki nasz domowy wir i przecież nie byłyśmy w Polsce ani razu przez cały, aż do świąt Bożego Narodzenia. Nieprawda. Ja pojechałam do Polski chyba jakoś... Byłaś w Polsce? W listopadzie chyba Tak, przecież jak moi rodzice byli. Tak, jak Twoje rodzice byli, to ja pojechałam do domu. No tak, masz rację. Ale to na weekend tylko, na 2 dni czy 3. Ale to tutaj mówię za siebie, że jednak w ogóle, ja w ogóle nie miałam takiej potrzeby, żeby jechać. Już rzeczywiście przed świętami miałam takie, że czułam taki klimat bożonarodzeniowy i wkurzało mnie, że przyjechałyśmy do domu 22 i dosłownie przyjechałyśmy i zaraz Wigilia i w ogóle na szybko. No tak. Ale to mieszkanie razem to było najlepsza decyzja. No bo zabrałyśmy ze sobą cząstkę domu. Tak. Ale powiem Ci, że rozmawiałam z kimś o tym z pracy parę dni temu i tak mówię, no tak, no mieszkałam z moją najlepszą przyjaciółką i wiecie co? Każdego ranka wstawałam, a śniadanie na mnie czekało. Jezus, to znowu mam dreszcz. A ja miałam takie, ojejku, tak? To jest takie piękne. A one mówiły, Boże, Julka, przecież to jest coś najpiękniejszego na świecie. No, tylko że ja to po prostu, to było dla mnie też najpiękniejsze. Ja to uwielbiałam. To raz, a dwa, kiedy miałyśmy nasze szalone weekendy i budziłyśmy się rano w południe i ja zawsze wstawałam sobie, szłam do kuchni, robiłam kawę, Julka sobie tam spała lub tam jeszcze drzemała, miała oczywiście zamknięte drzwi. Jak już miałam kawę, to pukałam i przychodziłam i siadałam sobie u Julki w łóżku, w nogach i sobie piłyśmy kawę i omawiałyśmy wydarzenia dnia poprzedniego. Tak. I to było po prostu taki rytuał. I już rano czasami po prostu bierzesz telefon i tylko piszemy, wstałaś, no to wbijam. I po prostu to było cudowne. Albo nawet to, że właśnie potem ja robiłam akcję, idę po hummus i jadłyśmy ja sobie... ustawiam film? Tak, ty ustawiasz film lub serial i siadamy na kanapie, hummus z waflami ryżowymi, mija pół dnia, maraton jest. Ile weekendów tak spędziłyśmy? I też przez to, znaczy też bym powiedziała, że przez to może byłyśmy mniej aktywne społecznie. Że czasami myśmy tak, okej, można stać w domu i zrobić sobie dwuosobową imprezkę, ale po prostu mieć taką bliską osobę na obczyźnie to jest bezcenne. Szczególnie dobra, kogoś, z kim się tak zarobiście dogadujesz. Nawet niedzielny spacer do miasta tylko po to, żeby sobie tam pochodzić, wrócić i jest miło. Ale myślę, że też to, co było fajne, to to, że my chodziłyśmy do innych szkół. Więc to nie jest tak, że my miałyśmy kontakt 24/7, tylko my... I cały świat nie istnieje, tylko do szkoły chodziłyśmy innej, miałyśmy inne grupy znajomych. Oczywiście jak robiłyśmy jakieś imprezy, czy gdzieś wychodziłyśmy, to te grupy się mieszały troszeczkę. Ale miałyśmy troszeczkę dystansu, więc byłyśmy w stanie poszerzyć nasze grona. I to było ekstra. I to było ekstra i wiem, że gdybym szła z Tobą na zajęcia, to by wyglądało zupełnie inaczej, a tak to jednak było to wyzwanie bycia samemu. Tak. Tak jak u mnie, no to ja miałam jakby moje hiszpańskie grono, gdzie byłam z tego bardzo zadowolona, że otaczał mnie język hiszpański. Tak, dzięki Tobie poznałyśmy super ekipę Portugalczyków, tak, którzy byli nam naprawdę bliscy przez ten semestr i mogłyśmy jakby dzielić się tymi naszymi światami, ale potem zawsze w domu czekała bratnia dusza. Boże, tak słodko, tak, że muszę zjeść chyba coś kwaśnego. Tu masz pomarańczkę. No wiem. Bardzo dobrą, bardzo lubię pomarańczki. Słuchaj, jak radzić sobie, to już tak na tej samej, w tym samym stylu, jak radzić sobie z kryzysem w wieloletniej przyjaźni? Zacznijmy od tego, że z mojej strony nie było czegoś takiego, więc nie jestem w stanie powiedzieć. My przyjaźnimy się od ilu? 4? 7 będzie. O Jezus. W tym roku będzie 7 lat. 7 lat. Ale jasne. Tak, będzie 7 lat, jak się poznałyśmy.
bo mój brat jest 6 lat młodszy, a będzie w drugiej liceum, się posłyszymy w pierwszej, więc 6 plus 1 to 7. Super matma. 7 lat temu. No i 7 lat byłyśmy się przyjaźnimy. Byłyśmy się przyjaźnimy, składnie. No, chcesz wina? I nie miałyśmy jakichś takich momentów. Oczywiście, że się kłóciłyśmy. Były jakieś momenty troszeczkę bardziej... Powiem tak. Nie pamiętam żadnej naszej kłótni. Takiej wcześniejszej. Miałyśmy, mogę o tym powiedzieć, mieliśmy kryzys jakby pod koniec Madrytu, ale mogę spokojnie powiedzieć, że to był kryzys w mojej głowie. Kryzys sylwestrowy. A, tak. No tak. I... Ale to... Nie sądzę, że to było związane tak naprawdę z nami, tylko to ja miałam problemy ze sobą. Czy ja myślę, że każda z nas przechodziła przez jakieś rzeczy, akurat w tym momencie tak, nie... Tak, to był trudny moment, ale uważam, że to nie było, problemem nie była nasza przyjaźń. O, przepraszam. Przepraszam, uszy wszystkich, bo tak, kopnęła. Tak. Ja się nie nadaję do... Ojejciu. Tak to działa. Nie, powiem Ci, że mieliśmy jakieś spiny czasami w liceum, ale... Ale takie one głupie. Były takie bzdurne. Nie mieliśmy nigdy takiej poważnej spiny. Żadnej. Nie. I dopiero właśnie w Madrycie była jedna taka rzecz, ale też nie było nic konkretnego. Natomiast ogólnie ciężko nam dawać tutaj radę, ale jako, że to ja mam do tego teorię, więc pozwólcie, że się podzielę. Julka jest przyzwyczajona, że ja wygłaszam jakieś swoje tezy życiowe. Otóż moja teoria jest taka, że... Po pierwsze, każda przyjaźń jest inna i są różne rodzaje relacji. My mamy przyjaźń... To jest tak, że my z Julką nie spędzamy razem czasu na co dzień, w sensie nie jesteśmy częścią każdej sfery swojego życia. To nie jest tak, że mamy razem, pracujemy razem, albo właśnie uczymy się razem, albo właśnie chodzimy razem do szkoły. I kiedy masz kogoś, kto jest takim twoim najlepszym przyjacielem od lat, to wiesz, że cokolwiek by się nie stało, w którąkolwiek stronę byście nie poszły, to... Wspieracie się we wszystkim i jesteście zawsze dla siebie. I tak jak się mówi na przykład, że ktoś ma kryzys w przyjaźni, na przykład, bo poszliście w inne strony. Ja też mam takie relacje z ludźmi, że spotykam się z kimś, myślę sobie, kurczę, no ja się jakby rozwinęłam w lewo, ta osoba w prawo, tak nie do końca mamy o czym rozmawiać. I przy takich mniej intensywnych przyjaźniach mam wrażenie, że zdarza się, że rzeczywiście ludzie muszą sobie powiedzieć, no już tak się za bardzo nie dogadujemy. I to nie znaczy, że coś się stało, tylko po prostu... Zmieniliście się, dojrzeliście, Karolina, Boże. Dojrzeliście i już między wami tak nie klika. Ale uważam, że jeżeli ktoś jest takim twoim po prostu przyjacielem z dzieciństwa, można powiedzieć, to akceptujesz tę osobę niezależnie od wszystkiego. I tak jak ja czasami opowiadam o jakichś swoich zainteresowaniach, jakichś rzeczach, które Julki kompletnie nie dotyczą, to wiem, że ty mnie wysłuchasz, ale ja nawet nie potrzebuję, żebyś wiedziała o tym wszystko i się tym tak samo jarała, bo wiem, że ty przybijesz mi piątkę, pogłaszczesz mi i powiesz, dobrze, Karo, zapal sobie święte drzewko i oczyść aurę. I ja wiem, że ty w ogóle w to nie wnikasz. Tak samo jak zaczniesz opowiadać o jakichś swoich pracowych korpo-dramach, ja powiem, o Boże, no przestań, to jakby nie oceniam tego, to wiem, że to jest twój świat, coś, czego co mnie nie dotyczy, ale na tym poziomie takim emocjonalnym jesteś dla mnie po prostu jak siostra. Ojejku. Więc jakby nie ma czegoś takiego jak kryzys. Po prostu cokolwiek zrobisz, to albo to wesprę, albo cię ochrzanie. Boże, Karolina jest najlepszą osobą w obiektywnym ocenianiu sytuacji. Tak, jak najbardziej obiektywnym, jak się da, bo wiadomo, że nie ma obiektywnej oceny, no, ale tak. Cieszę się, że to doceniasz. Bardzo to doceniam, naprawdę. To jest fajne w przyjaźni, że masz osobę, która powie Ci szczerze, jeśli coś nie zrobiłaś nie tak, no, twoja nie wina... Tak, że ty powiesz, ja powiem, wszystko będzie dobrze, albo tak, świetnie nie, zrobiłaś. Zupełnie tego bo nie powinno się oczekiwać. Tylko po prostu mówię, nie, Julka, to nie jest okej. Okay. Albo, znaczy nie wiem, po prostu uważam, że na czym polega przyjaźń, bo to jest szczerość, że nie głaszczesz kogoś na zasadzie, o tak, tak, rób sobie tak. Tylko uważam, że jeżeli na kimś Ci zależy, to musisz zawsze spojrzeć z dystansu na sytuację, a nie myśleć przez swój własny pryzmat. A to jest często mega wyzwanie, bo tak. Jesteśmy w ogóle różne, mamy inne charaktery zupełnie, może właśnie dzięki temu dobrze nam się razem żyje. Że oczywiście każdy z nas ocenia świat przez swoje okulary, a spróbować zrozumieć drugą osobę i autentycznie dać jej radę, myśląc sobie, że jesteś w jej skórze, chciałam powiedzieć w jej butach, dokładnie, że jesteś w jej swetrze. jest trudno, ale staram się, miło, że bywa różnie. Bywa ciężko, dokładnie. Ciężko. Czy podobały Ci się studia, tak zmieniając temat? Jest pytanko takie. Czy podobały mi się studia?
Zależy, częściowo, ale to myślę, że nie ma osoby, która powie, że wszystko było super. Te studia są najlepsze na świecie i wszystko było cudowne. Nie, były fajne rzeczy, były rzeczy cięższe bądź mniej interesujące. Ja myślę, że nie byłam odpowiednią osobą z odpowiednim nastawieniem na te studia, bo te studia nie wymagały ode mnie bardzo dużo pracy i takiego wkładu intelektualnego poza szkołą. Mhm. Czyli nie wybierały tej presji, zupełnie miałaś duże pole do ruchu. A ja miałam wtedy pracę, miałam trochę inne priorytety na tamten moment. I to, czego ja bym bardziej potrzebowała, to może troszeczkę więcej wywarcia presji na to, że powinnam się nauczyć, powinnam się zmotywować, powinnam... Tak, motywacji takiej. Więc jeśli przez to, że ja nie byłam na tyle zmotywowana, żeby postawić to jako numer jeden w moim życiu i moje studia są najważniejsze i nauczę się wszystkiego, co mnie nauczą, to myślę, że też nie do końca wykorzystałam czas, który był mi dany na to. Natomiast jest wiele rzeczy, które z tego wyciągnęłam, które były Madryt. Super, na przykład Madryt. Ale powiem Ci, że zapomniałyśmy o czymś bardzo ważnym, jak mówiłaś o pracy. Powiedz mi. Bo ja powiedziałam oczywiście, że z Polski można się dostać po studiach do pracy za granicą, ale zapomniałyśmy o tym, że Julka od, o ile się nie mylę, pierwszego roku studiów pracowała na pół, a potem nawet na 3/4 etatu w korporacji w Łodzi. Mhm. Czyli trochę było plusem to, że miałaś luz na studiach, bo dzięki temu mogłaś pracować, a dzięki temu, że mogłaś pracować, masz mocne CV, jak na osobę w wieku 22 lat startowałaś do Curychu z praktycznie 3-letnim doświadczeniem zawodowym. Więc jesteś o tyle do przodu. I nie mówimy, że polecamy ludziom mniej się uczyć i pracować, tylko że warto wziąć pod uwagę to, że rzeczywiście jakieś tam doświadczenie, w tym przypadku nawet nie jakieś, tylko spore, bo też to była duża korporacja, jest ważne. I myślę, że to bardzo podziałało na plus. Nie wiem, o co Cię pytali, wiesz, na rozmowach wstępnych, ale myślę, że zwracali dużą uwagę na to, że pracowałaś już w podobnej pracy? Myślę, że nie zwracali uwagi o tyle na tę firmę, bądź na tę pracę, jaką wykonywałam, tylko bardziej na... Bardzo się skupili na tym, że to będzie otoczenie międzynarodowe. Mhm. Więc przez to, że ja również pracowałam wcześniej w międzynarodowej firmie, chcieli wiedzieć, jak ja rozwiązuję konflikty, jak ja się czuję w takich otoczeniach, z takimi ludźmi. A to akurat było dokładnie to, co przeżyłaś, bo miałaś międzynarodowe otoczenie w Łodzi. Dokładnie to. No ale oczywiście samo doświadczenie też było bardzo przydatne, bo pokazywało, że chcę robić coś więcej i tak dalej, ale to nie musi być zawsze praca. Jest tyle osób, które po prostu robiło wolontariaty w trakcie wakacji. To jest albo, nawet często albo lepiej praca widziane, że robisz coś po prostu dla idei, dla doświadczenia. Zdecydowanie. Dlatego uważam, że nie tyle trzeba wyrzekać się nauki na rzecz pracy, co po prostu pokazać zainteresowanie czymkolwiek, zrobić kurs dodatkowy, zrobić wolontariat, pójść na parę miesięcy, czegoś się więcej dowiedzieć. I to daje bardzo duże fory, jeśli chodzi o pracę potem. Doświadczenie. Aplikujcie na wszystko, co związane z Waszą wymarzoną karierą. Taki jest wniosek. Zdecydowanie. Czy Julka chce docelowo mieszkać w Polsce? Nie. Nie wiem, dlaczego miałam potrzebę takiej dramatycznej pauzy. Czekali tak... Nie, chcę mieszkać w Hiszpanii bardzo. Oczywiście nie wykluczam tego, że życie mnie popchnie w kierunku Polski kiedyś. Natomiast na ten moment moim celem jest Hiszpania. Mam bardzo chęć pójścia tam na studia. Także liczę na to, że spędzę najbliższe parę lat w Szwajcarii. Bo widzę, że mam szansę fajną w tej firmie, żeby może wejść na jakieś trochę wyższe stanowisko, po czym pojechać do Hiszpanii na rok na studia i może tam już złapać coś fajnego. Czyli odpowiadasz też na pytanie, bo dużo osób pytało nawet na live'ie, czy planujesz dalsze studia i czy chcesz iść na magisterkę? A, no to właśnie odpowiedziałam na to. Tak, bardzo bym chciała pójść na magisterkę. No i właśnie w Hiszpanii. Ale bo dla mnie to na będzie... Co? Waham się jeszcze między różnymi kierunkami. Ale bardziej pod kątem właśnie zawodowym, żeby mieć lepsze, jeszcze lepsze, wyższe kwalifikacje w tym świecie, w którym jesteś teraz, czy bardziej byś zrobiła coś po prostu dla siebie? Powiem szczerze, że nie jestem pewna, bo jeśli uda mi się do tego momentu dojść z fajnym doświadczeniem zawodowym, to nie będę miała dużej potrzeby rozwijania się bardziej w tym kierunku.
bo myślę, że bardziej bym doceniła i również bardziej by pracodawca docenił potem to, że robię coś, co tak naprawdę lubię, co jest moją pasją, co mi sprawia przyjemność. I też nie chciałabym zmuszać się do czegoś tylko dlatego, żeby mieć lepszą pozycję i zarabiać więcej pieniędzy, jeśli to jest coś, co mnie nie do końca interesuje. Dlatego fajnie by było właśnie tutaj uzyskać, wziąć tyle, ile mogę stąd i potem bardziej kontynuować w kierunku tego, co mi się podoba. A nie masz takich obaw, że kiedy awansujesz tutaj i zobaczysz, że jesteś już na wyższej pozycji z wyższymi zarobkami, nie będziesz w stanie pójść na studia? Że będziesz miała takie, wypadam z rynku pracy? Nie myślisz o tym czasami? Myślę. Wiele osób mi o tym wspominało. Włącznie z moją mamą. Ciągle. Pozdrawiamy. Cześć, mamo. Myślę, że nie. Ale mama, sorry, że to jest zbyt prywatne, ale mama by wolała, żebyś poszła na magisterkę teraz i potem robiła karierę? Czy uważa, że nie powinnaś robić magisterki, tylko rzeczywiście iść w tym kierunku zawodowym? Moja mama bardzo naciska na to, żebym zrobiła magisterkę teraz, bo ona zna mój charakter najlepiej na świecie. Ja jestem osobą, która potrzebuje kontynuacji tego, co ja robię. Więc wiem, że jeśli w tym momencie zachłysnę się światem pracy, pieniędzy, fanu, dorosłego życia, to możliwe, że nie wrócę na te studia. Natomiast jak dla mnie, to właśnie przez to, że wymarzyłam sobie tę Hiszpanię na studia, dla mnie to będzie jak powrót do korzeni. Czyli pojadę na studia do Hiszpanii, możliwe, że Karolina już tam będzie na mnie czekać. Wznoszę brwi do góry. I dla mnie to będzie jak przeżycie właśnie drugiego Erasmusa. To będzie dla mnie czysta przyjemność po prostu. Pomyśl sobie, niech całe nasze dalsze życie będzie jak taki drugi Erasmus. O Jezus Maria. Ja wierzę, że... Aż się napiję za to. Tak. Ja wierzę, że życie w Hiszpanii nasze takie będzie niezależnie od tego, co będziemy robić. Ale powiem Ci, że jest coś takiego w ogóle, zauważyłam, bo ja teraz tak skończyłam studia i mówiłam wszystkim, jak sobie strasznie się cieszę, że już skończyłam te studia, że już nie będę studiować i teraz będzie tak ekstra. I wszyscy się na mnie tak patrzyli dziwnie w Edynburgu. Mówię tak, co? Ale większość ludzi to raczej myśli sobie, żeby studiować jak najdłużej, zanim trzeba będzie już prowadzić dorosłe życie. Przy czym no, jakby jestem w takiej sytuacji, gdzie jakby to, ta przyszłość, nawet ta przyszłość zawodowa mnie bardzo ekscytuje i wcale nie kojarzy mi się z tym, że będę się męczyć aż do emerytury w toksycznym jakimś tam środowisku pracy. Więc ja wierzę w to, że można utrzymać klimat erasmusowy, ale myślę, że to jest całkiem normalne właśnie, że chcesz wrócić do tego stanu, ale życzę Ci strasznie, żebyś była w stanie też pracować i nadal czuć się tak, że nie czujesz tej presji zawodowej, tylko możesz mieć tak samo dużo czasu, może nie tak samo dużo czasu, ale równie dużo czasu lub po prostu w ogóle czas na coś, pracując, żeby móc robić rzeczy dla frajdy, myślę, to siłę. Boże, żeby właśnie dziękuję Ci bardzo, mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że tak bo będzie. Praca bo praca pochłania i to widzisz już teraz, widzisz różnicę. Tak, to tak uderza, bo na początku, no to podekscytowanie, takie fajne, coś nowego, jednak już jestem dorosła i już sobie radzę sama. Mogę chodzić do knajpy. Tak, zarabiam na wszystko sama. Dostawiam. Karolina, dostawiam. Dostaję pensję. Tak, to jest bardzo ekscytujące. Dziękuję, że to zrobiłaś, bo teraz czuję się lepiej z moim przejęzyczeniem. Zgubiłam wątek. To jest bardzo ekscytujące na początku. To jest bardzo przyjemne uczucie, bo wreszcie tak naprawdę zwraca się to, na co się pracowało tyle lat. Ale jednak przechodzi to po chwili. Tak, no bo żyjemy w takich czasach, gdzie wszyscy gonią za pieniądzem i nawet widzisz to tutaj i ja jestem tutaj 2 dni. Natomiast Julka mówiła, że tutaj ludzie pracują od rana do nocy. Rzeczywiście, Szwajcarzy zarabiają po prostu absurdalnie dużo. Tak. To są takie sumy, że mnie się to nie mieści w głowie, ale dowiedziałam się, że pracują często w weekend. Przychodzą do biura, wychodzą o świcie, wracają wieczorem, nie mają czasu na nic. Super, że jeżdżą najnowszymi autami, mają domy za miliony franków, ale czy ja bym chciała tak żyć? Nie. Potrzebuję mieć tyle kasy na koncie? Nie, bo co z tego, jeżeli będę się nią cieszyć na emeryturze w wieku 60 lat z 5 chorobami cywilizacyjnymi, dlatego że po prostu mój stres wykończył mnie maksymalnie. Tutaj stres myślę, że jest chyba największym problemem, jeśli chodzi o społeczeństwo. I szczególnie to, że oni są tacy zamknięci, nawet nie potrafią dać temu upustu, tylko oni to jakoś chowają w sobie. I potem są kwiatki. Ale też rozumiem takie podejście Twoje, że póki masz jeszcze właśnie siłę i potrafisz też mieć trochę tej rozrywki i nie wyszłaś tak maksymalnie w ten wir, to odłożyć trochę pieniędzy po to, żeby jednak, mam nadzieję,
jeszcze w młodym wieku przenieść się do kraju, gdzie może zarabia się mniej, ale ta jakość życia w kontekście samopoczucia na co dzień jest o wiele wyższa. I to rzeczywiście to jest sprawa indywidualna. Nie każdy lubi hiszpańskie klimaty, wieczną celebrację, tańce, słońce. Inni może wolą bardziej powściągliwe miejsca, drogie drinki i baseny na dachu, ale basen na dachu w Madrycie jest równie fajny. No dokładnie. Nie, tutaj jest dużo luksusu i tutaj ludzie po prostu gonią za pieniędzmi. I to nie jest to, jaką ja jestem osobą. Moim marzeniem nigdy nie było posiadanie milionów na koncie i 15 samochodów. No chyba, że Tesla. Wtedy się zastanowię. Słuchaj, ja też nie pogardzę Tesla, więc umówmy się. Także myślę, że to nie jest miejsce dla mnie. To jest fajne miejsce na rozpoczęcie kariery. Tak, no bo uwierzcie mi, jak ja usłyszałam tutaj najniższą, możemy powiedzieć, minimalna pensja krajowa to jest 4000 franków, powiedzmy tak. Razy 4. Frank chodzi chyba po 3,80. To jest 15 tysięcy złotych na start. No umówmy się też, te koszty życia są tragiczne. Tak, jest drogo. Jakby przed chwilą byłyśmy przy jakimś miejscu, które sprzedaje zupę pho, kosztuje ona 25 franków razy 4, czyli stówka za zupę, jakby... Śmiech. Tak. Natomiast Francja. Szwajcaria ma duży, nie wiem jak to się po polsku mówi, purchase power. Ale ta podatki Citiva, duża. Ej, naprawdę nigdy tego. High purchase power? Nie mam pojęcia. Czekaj. Chodzi o to, że. Wysoka siła zakupu? Nie mam pojęcia. Chodzi o to, że po prostu mają na to, dużo ile... pieniędzy do wydania. Tak, na to, ile się zarabia. Były kiedyś takie badania przeprowadzone, znaczy badania, jakieś... Statystyki, tak. Jeśli chodzi o kupno Big Maca, czy czegoś takiego. Story of my life. Zawsze się o tym na ten temat zastanawiam. Natomiast chodzi o to, że w Szwajcarii jest najłatwiej kupić tego Big Maca. Czyli dla Szwajcarów Big Mac jest najtańszy. Jego wysokiej ceny. Tak, bo mimo tego, że Big Mac kosztuje dwa razy więcej niż we Francji czy w Hiszpanii, to Szwajcarowi i tak będzie... Dla niego będzie taniej. Tak. Ja nie zapomnę właśnie, jak ostatnio Ci mówiłam, że miałam dwie koleżanki ze Szwajcarii w Berlinie, to dla nich te wydatki na jakieś tam piwo czy śniadanie to było jak darmo. Mhm. I dla nich to było śmieszne. Ja dzisiaj kupiłam sobie małe cappuccino, za które zapłaciłam 5,70. Oczywiście to było najwspanialsze cappuccino. Było warte każdego... Frankocenta. To jest rapen, one się nazywają? Rapen, coś takiego. Ale zawsze mówię na nie centy. Było warte rapena, bo to było super miejsce z tarasem widokowym, które nazywało się Hiltl. To jest najstarsze miejsce, które serwuje wegetariańską kuchnię w Szwajcarii, znaczy w Zurychu przynajmniej. I rzeczywiście było to warte dla pięknego wnętrza i atmosfery i jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa. I słuchajcie, teraz... moment po prostu wróżkowy. Mówiłam o tym chyba na live'ie, ale Julka martwiła się, że będzie brzydka pogoda. Już tak od 2 tygodni zapowiadałaś, że chyba nie będzie dobrze. Ale to nie ja zapowiadałam, tylko no, pogoda. No tak, się. I tak mnie straszyła. Ja to w ogóle ignorowałam, po czym właśnie parę dni przed przyjazdem mówi tak, oj Karol, to naprawdę słabo wygląda, zobacz. No i rzeczywiście pokazywało deszcz. A ja byłam tak po prostu zmotywowana. Po prostu stwierdziłam, nie, ja nie chcę, żeby był deszcz. Po prostu chcę, jak zwiedzać w deszczu? To jest w ogóle bez sensu. I napisałam, Julka, będzie ładna pogoda, ty się nie przejmuj. I słuchajcie, pierwszego dnia po ciepłej, słonecznej pogodzie padało pod wieczór, gdzie już byłyśmy pod dachem, więc mówmy się, było ok. I od tego czasu nie poczułam kropli deszczu, a miało lać przez cały weekend. Nie, w piątek nie padało, w sobotę padało, wczoraj. Co ty gadasz? Tak, padało i rowery zostawiłyśmy w piątek na dworze, ale w sobotę padało, pamiętam, bo oglądałyśmy Eurowizję. Tak, no pod wieczór już, nas nie złapał deszcz, o to mi chodziło. No tak, w sobotę. A w piątek, przypominam Ci, jak stałyśmy w Kraftwerku, lało, że ja pierdzielę. Nieważne, masz rację. I nas złapał wtedy deszcz, czuliśmy przecież przez deszcz, bo mam badulona. Tak, pamiętam. Badulona. Ale nie, było ekstra, ale tak jak mówię... Naprawdę pogoda dopisała, dziękuję Zurych, jest jakieś 17 stopni, więc tak, było ciepło, nie zmarzło ani razu, więc pozdrawiam, da się, jeżeli jesteś pewien, że będzie ładnie, to będzie, nie wiem, żartuję oczywiście. Ale to przecież z tej imprezy w piątek wróciłyśmy o której 2-3 nad ranem. Dobra, pierwsza była tak w ogóle, położyłyśmy się po drugiej, no. Wróciłyśmy pieszo. Wróciłyśmy pieszo, 40 minut. Jeszcze z rowerkiem. Z rowerkiem, nie było nawet chłodno. Było ekstra. Dziękujemy Ci, drogi mieście. Olga, tam też pozdrawiam. Dużo osób, które znam tutaj, zadawało pytania, co jest bardzo słodkie.
Jak ci się tam żyje ogólnie? Takie ogólnie, ogólne wrażenie. Ogólne wrażenie, szczerze powiem, że nie jestem w stanie stwierdzić. Zależy. To jest miejsce, które trzeba bardzo poznać dokładnie, bo nie ma, tak na pierwszy rzut oka tu się nie dzieje nic. Mhm. Na pierwszy rzut oka to są straszne nudy, ludzie są smętni, nie wychodzą i nic się nie dzieje. Natomiast jak się tak naprawdę człowiek postara i pójdzie i na taką imprezę, i na jakieś spotkanie, i jakieś takich poszuka takich perełek, to jest fajnie. W sensie nie jest łatwo po prostu wsiąknąć w to miasto szybko, tak. Że wszyscy otwierają ramiona, mówią, dołącz do nas, się tyle dzieje, tylko trzeba jakoś tam trzeba się postarać, poznać ludzi i powoli. Tak, tak, ale myślę, że jeśli ma się grupę znajomych i fajną atmosferę, i jest się szczęśliwym, to wszystko będzie tutaj fajnie. No, też tak uważam. Niezależnie, żebyś była w penthouse w Nowym Jorku, jakbyś była sama, nikogo nie znała, też byłoby smętnie. No tak, to prawda, to prawda. To zależy od nastawienia, zależy od ludzi, którymi się otaczamy i tyle w zasadzie. Będzie lepiej, mówię ci. Czy Julka może założyć YouTube'a? Julka nie może założyć YouTube'a. Julka nie czuje klimatu. Ja nie czuję klimatu YouTube'a. Znaczy, to jest super sprawa, natomiast... Ja bym się do tego nie nadawała, po prostu. Nie masz takiej, potrzeby ani planu, więc jeżeli chcecie oglądać Julkę, to musicie do mnie zaglądać, bo raz na jakiś czas postaram się pokazać cię. Musimy częściej robić po prostu... Z przyjemnością. Reunion. Z przyjemnością. Ja jedyne, co mogę pokazywać, to czasem Insta Stories, jak mi się przypomni. Tak, zapraszamy Julię Zaręba na Instagramie, dzień. Ale to jak się przypomni, to jest kluczowe tutaj, powiedziała. Ale mówię, no słuchajcie, powiem tak, musicie w komentarzach odnieść się do naszego wspólnego mieszkania w Hiszpanii w przyszłości, bo gwarantuję, że jeżeli to nastąpi, to będzie Julki znacznie więcej w YouTube'owym świecie, także ja czekam na ten dzień i tak. Mówię to teraz na głos i wysyłam to zaklęcie. To już teraz jest oficjalnie. To się stało. No. To już się stanie, no jak deszczu nie ma, to Julka będzie w Hiszpanii ze mną. Jakie macie wspólne zainteresowania i w czym jesteście podobne, a co Was różni? Chcesz powiedzieć, czy Ty możesz powiedzieć? Zacząć, bo ja ostatnio gadałam strasznie dużo. Dobrze, to ja się wypowiem. Powiem tak. Na pierwszy rzut oka ludzie zazwyczaj, przynajmniej ludzie z naszego świata, powiedzmy licealnego, czy poznający nas w Łodzi w trakcie studiów, brali nas za jedną osobę. Bo powiedzmy, wyglądamy podobnie o tyle, że mamy brązowe włosy. To by było na tyle. Że ubieramy się podobnie. I też w liceum rzeczywiście byłyśmy nierozłączne. I kluczem tutaj jest to, że moim zdaniem nie jesteśmy podobne właśnie osobowościowo, ale mamy podobne podejście do wielu spraw i lubimy podobne rzeczy. Mamy podobny styl życia i spędzania czasu. I nie wiem, czy to wynika z tego, że tak po prostu jest, czy dlatego, że częściowo się razem wychowałyśmy i w tych kluczowych momentach, takich kształtujących naszą osobowość, nasz styl bycia, byłyśmy razem i to nas sformowało wzajemnie. Nie wiem, z czego to wynika, natomiast przede wszystkim my uwielbiamy jeść. Uwielbiamy celebrować. Tak. Uwielbiamy podróżować. Uwielbiamy sobie oglądać seriale i filmy. Lubimy spędzać czas właśnie ze sobą, spacerować. Lubimy być w takim trybie, gdzie jesteśmy wyluzowane, ale nie, że siedzimy i każda w swoim telefonie, tylko w jakiś sposób sobie ten czas urozmaicamy. I właśnie Madryt był tego taką kwintesencją, że prawie zawsze jak chciałyśmy iść na spacer, to obie. Jak chciałyśmy jeść, to obie. Jak organizowałyśmy jakiś wypad, to obie chciałyśmy iść na taras na dachu, czy obie chciałyśmy właśnie iść na jakieś wino. To jest super właśnie, że my się mega sprawdziłyśmy właśnie w podróżach. Tak jak czasami też jest trudno dobrać sobie przyjaciół, ekipę na wyjazdy, bo ludzie mają różne preferencje, jeżeli chodzi o muzea, wydawanie kasy, jedzenie, spanie i tak dalej. To u nas to się naprawdę zawsze mega zgrywało. Łączy nas też właśnie jedzenie pod kątem bycia wege. I mamy też podobną estetykę. Podobają nam się podobne rzeczy, w ogóle bym powiedziała. Natomiast z charakteru... Nasze rodziny są blisko, to też myślę, tak, że ma tak, duże nasze mamy się w ogóle znały w czasach studiów. Nie były blisko, ale się znały. W ogóle mój brat jest najlepszym przyjacielem Leny, przynajmniej męskim, ale najlepszą przyjaciółką żeńską Kuby, co jest też ekstra. To jest mamy super. Podobną wizję tego, jak chcemy w ogóle żyć, gdzie chcemy żyć i co jest dla nas w ogóle ważne w życiu. Uważam, że to jest ekstra. Aczkolwiek na takim poziomie osobowościowym, typu wady, zalety, mocne strony, słabe strony, totalnie jesteśmy się tak różnimy. Różne. Podobają nam się inni faceci. Co jest Alleluja! Ekstra. I teraz powinnam powiedzieć, że doszliśmy do takiego stwierdzenia, że facet drugiej z nas to jest mięso.
Tak. Oj, tak, tak. Facet Julki jest mięsem dla mnie i tak samo moja sympatia jest mięsem dla Julki. I to nie musiała być zasada, bo to autentycznie jest tak, że dzisiaj to wyszłyśmy. O Boże, możemy powiedzieć? Tak, tak. Przechodziłyśmy obok baru i na dworze siedzieli ludzie. I Karolina mówi, Boże, zobacz, ale ładny chłopak. Ja się oglądam, no widzę taki jeden taki, no okej, ale taki nie do końca w moim stylu. Karolina to ten? Mhm. Od razu wiedziała, nie? Jej się nie podobał za bardzo, wystrzelał ten, co Karo była na tak. Także to jest bardzo wygodne, bo nie mamy tutaj problemów na tej linii. Mm-mm. Także z tego się bardzo cieszę. Ale właśnie dzięki temu, że mamy zupełnie różne słabości i mocne strony, możemy... Nasze wady nie triggerują nas, że nie mamy starć, że jedna jest uparta, druga jest tak samo uparta i po prostu jest masakra. Bo to Julka jest tą raczej bardziej uległą osobą i zawsze dzięki niej było łatwiej. Ja jestem o wiele cięższym charakterem, umówmy się. Natomiast dzięki tym dobrym stronom, które są inne, też możemy się od siebie uczyć. Bo ja dałam Ci wiele, Ty mi dałaś wiele i urosłyśmy razem. Ojejku. Także tak odpowiadamy na to pytanie. Czy masz coś do dodania a propos tych mocnych, w sensie, czy my jesteśmy podobne, czy różne? Nie, blablabla. Nie, tak. Nie sądzę. Myślę, dobrze, że wyczerpałaś temat, tak. Tak. 5 godzin później skończyłam. Jakie mamy plany na życie i co chciałybyśmy osiągnąć? Kwestia osiągnięć to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie. Ale kwestia pytanie. Zawodowych osiągnięć? Właśnie dlatego to jest fajne pod kątem interpretacji. Myślę, że każdy inaczej to odbierze, więc go for it. Powtórz pytanie, początek? Jakie macie plany na życie? Generalnie plany to już zdradziłaś w dużej części ty. Naszym planem na życie jest mieszkanie w Hiszpanii. Tak, tak, tak. Albo razem, albo niedaleko siebie. Tak. To jest, tak, tak. To się stanie. Bardziej bliżej niedaleko. Tak, bliżej niedaleko. Ja na przykład widzę nas z naszymi mężami w mieszkaniach naprzeciwko siebie. Tak, albo chociaż w jednym mieście. No tak. I z jednym summer housem. O Boże, tak. Summer house. To by było piękne. Dla nas i naszego rodzeństwa. Tak. Powiem szczerze, że to jest pytanie, na które ja nigdy nie jestem w stanie odpowiedzieć tak w 100%. To, co ja bym chciała osiągnąć w życiu, to, żeby być szczęśliwą. I tyle. You cutie pie. Ja nie potrzebuję wielu pieniędzy i... Wielu pieniędzy? Czy tak się mówi? Niech tak się mówi. Tak się mówi. I nie wiadomo czego, jakiejś pozycji wysokiej w firmie, to nie są rzeczy dla mnie. Ja chcę po prostu być szczęśliwa, wieść życie, które mnie satysfakcjonuje, mieć miłe otoczenie, miły dom, super przyjaciół, super rodzinę i tyle. I to nie są masz moje... dużych oczekiwań. Nie, ale też to nie jest nie. Tak, że jakby ta kwestia zawodowo-finansowa Cię nie obchodzi. Tylko nie, zupełnie. To jest tak, że jakby... Sorry, że wypowiem się za Ciebie, ale mam wrażenie, że u Ciebie to jest tak, że chciałabyś mieć tę dobrą posadę w pracy, ale nie dlatego, bo myślisz sobie, chcę podbić świat i być po prostu na szczycie tej drabiny, tylko po to, żeby właśnie móc mieć to komfortowe życie. Tak. Że nie myślisz sobie, że chcesz, żeby wszyscy podziwiali mnie w pracy, tylko raczej ja mogę dzięki temu stworzyć sobie... To otoczenie, o którym marzę. I chciałabym robić to, co lubię. Chciałabym mieć pracę, która mi autentycznie sprawia przyjemność. To by było coś niesamowitego, bo tyle ludzi się katuje w pracy, tyle ludzi nie cierpi, większość. Nawet tych, którzy osiągają mega sukces tutaj. No właśnie. Bankierzy całe życie nie cierpią tego, co robią, mają z tego niesamowitą kasę, ale męczą się i po prostu nawet teraz jak byłyśmy w piątek przecież, czy się skończyło wino? No właśnie, skończyło się wino, kochana. O, twoje też nie zauważyłam, ukryłaś za mikrofonem. Tutaj dobrze. Tak, walory dźwiękowe, ale dobrze, słuchaj. O, dobrze, myślałam, że stukniesz, ale nie. O, danke. Merci vielmals. Chciałam powiedzieć, że... Bitte schön. Że w Szwajcarii mówi się, tak jak po niemiecku, dziękuję to danke. W Szwajcarii mówi się merci vielmals. Czyli, ale mówi się z ry, czy z ry, jakim ry, jaki oni mają ry? Merci, czy merci? Merci vielmals. Okay. Nie wiem, ja nie umiem robić szwajcarskiego akcentu, to jest coś, co jest dla mnie niepojęte, ale oni mają bardzo dużą potrzebę, czytałam o tym kiedyś, że chcieli mieć coś takiego, co przypomina niby coś niemieckiego, ale nie chcieli, żeby to było niemieckie danke, więc, znaczy oczywiście danke też mają, tylko wymawiają to trochę inaczej. Tylko właśnie wzięli z francuskiego to merci i dodali coś takiego, co brzmi po niemiecku, ale w sumie... Nie wiadomo, o co chodzi. To jest też tak, że Szwajcaria jest krajem wielo... Poczekaj, nie pij. A, przepraszam. Chciałabym wznieść czas za naszą przyszłość w Hiszpanii. Właśnie chciałam zrobić dokładnie to samo. Ja myślę, że przez to, że to nie jest kraj jednojęzyczny, to też chcieli podkreślić swoją wielojęzyczność. Tak, tak. Myślę, że to też jest jakiś... Ale też nie... Znaczy, może tak. Zurych jest w ogóle niemiecką częścią Szwajcarii, więc tutaj się mało słyszę innych języków. Nie słyszałam tutaj w ogóle włoskiego, natomiast francuskiego minimalnie. Hiszpański się najczęściej słyszy. No ale, to nie jest język narodowy. No nie, ale właśnie mam wrażenie, że jedyny język... Międzynarodowi ludzie, to minęło nas sporo Hiszpanów. Albo też zwracamy na to uwagę.
Możliwe, możliwe. Ale zależy, bo myślę, że oni tak nie migrują po Szwajcarii, te różne języczne części. Że ktoś jest ze prostu... swojego... To są kantony? To się tak nazywa? To są... Landy? Wiesz co? Jest kanton, ale kanton to jest Zurychu. Okej. Okay. Samego miasta. Samego miasta Zurychu. Ale powiem Ci szczerze, że te części, to nie wiem, jak się nazywają. Sprawdzimy to potem. Ale wiem tyle o Szwajcarii. O tym, o tych osiągnięciach i właśnie to, co powiedziałaś na początku, moim zdaniem jest kluczowe, że dla każdego to jest coś innego. Mm-hmm. I ja tak, czy w ogóle uważam, że każdy człowiek dąży do szczęścia, umówmy się. Ale ja będę czuła, że osiągnę, że może i tak, ja czuję, codziennie czuję, że osiągam coś, bo każdego dnia osiągamy coś. I to też zależy od Twoich oczekiwań. W ogóle wyznaję zasadę, żeby też nie mieć zbyt wygórowanych oczekiwań wobec losu, żeby mm-hmm. się też nie rozczarować. Ale na pewno chciałabym właśnie mieć swoje miejsce na ziemi, swój dom, otaczać się ludźmi, których kocham, czuć, że robię coś, co ma sens. To jest dla mnie najważniejsze. Tak. Że moja praca coś wnosi, sprawia mi przyjemność, ale robi coś dobrego. I wtedy ja wiem, że będę spełniona. I tak samo nigdy nie aspirowałam do bycia milionerką, ale jeżeli bym była, to bardzo bym się cieszyła, bo mogłabym dzięki temu pomagać. O, Karolina kandydatka na Miss Polonia. Że chcę, żeby upokój i w ogóle osiągnę to. To jest żart. Nie wiem. Czy zrobiłaś disclaimer dla mnie, czy dla widzów? Nie, dla widzów. Dla Ciebie nie robię disclaimeru. Natomiast na pewno abstrahując od tych osiągnięć zawodowo dla świata, po prostu też chciałabym mieć życie prywatne, które mnie satysfakcjonuje i wsparcie od najbliższych, ale żyć w miejscu, w którym jest pięknie. I dla mnie pięknie oznacza Hiszpanię. Ciepło, słońce, Hiszpania, gdzie ludzie na ulicy tańczą i celebrują. O, wiem, co jest moim celem. Tak dawaj. Mi przypomniałaś z tą Hiszpanią. Mieszkać w miejscowości nad morzem. To jest mój cel. Tego bardzo Madryt chcę... odpada. Słucham? Madryt odpada. No, Madryt może odpadać, natomiast dla mnie to jest bardzo ważne. A byłabyś skłonna na przykład do mieszkania, gdzie nie ma morza, ale mamy ten domek letniskowy nad morzem, więc weekendy, zimy, wakacje tam? Czy jednak wolałabyś, żeby po pracy no, o ile nie będzie aż tak bardzo daleko, to jestem w stanie to przemyśleć. Słuchaj, bo teraz jak mieszkam... przyjemy to. No. Bo teraz jak mieszkam w Zurychu, to jest fajnie, że jest jezioro, bo w jeziorze można się kąpać, więc nie ma takiego braku wody, ale cały czas jednak czuję... Cały czas jednak czuję... Nie było tylko aż tak źle słychać, ale dobrze. U mnie było, w mojej głowie. Cały czas czuję, że potrzebuję po prostu plaży. Potrzebuję takiego stricte miejsca, gdzie pójdę, żeby się pokąpać, żeby chwilę sobie odpocząć. Pamiętasz kadyks? Ojej. Jak siedziałyśmy na plaży Hawanie i zachodziło słońce i dzwoniłyśmy do Alexa. Pamiętam. I tam było tak pięknie. Ale właśnie to jest takie uczucie spokoju, kiedy patrzysz na takie bezkresne morze. To jest cudowne. To jest takie... maksymalnie relaksujące. Dla mnie to jest uczucie, którego nic nie zastąpi. To jest coś, o czym ja marzyłam. Boże, znowu jakieś... Że powiem Ci tak, ja mieszkałam w Szkocji, w Edynburgu, który jest nad morzem i byłam na plaży 5 razy i za każdym razem, bo ktoś mnie odwiedzał. Ale umówmy się, nie jest no, to ale plaża w Edynburgu, chcesz, to... na której chcesz zakładać bikini, opalać się i kąpać. Dokładnie. Więc to tyle o naszych osiągnięciach. Czy w języku angielskim można się dogadać w Zurychu w knajpach? Jak najbardziej. Na ile dni, w nawiasie wycieczka, najlepiej pojechać do Zurychu? In your personal opinion. Zależy, co się lubi. Jeśli jedzie się tutaj stricte po to, żeby pozwiedzać i jechać gdzieś dalej... 2-3? Nawet 2 bym powiedziała. 2, no myślę, że 2. Jeżeli ktoś intensywnie rzeczywiście będzie sobie chodził po mieście, to myślę, że spoko. Bo my podeszliśmy do tego bardzo na luzie. Mhm. Plus ja nie jestem osobą, która ma duże wymagania muzealne, bo to na pewno zajmuje więcej czasu. Rzeczywiście nie robiłyśmy wielu takich rzeczy typu właśnie wejście na górę, która jest obok, tylko raczej mm-hmm. w centrum, to myślę, że 2 dni jak najbardziej okej. Okay. Tak, myślę, że jeśli chodzi o miasto 2 dni, fajnie pół dnia, może trochę więcej przeznaczyć na wejście na górę, bo tu jest takie fajne wzgórze, z którego podobno jest piękna panorama. Natomiast nigdy tam nie byłam. Ale wydaje mi się, pójdziemy że... Pójdziemy tam następnym razem. Następnym razem. Stąd też ten brak presji w naszym weekendzie, bo jeżeli Julia tutaj pobędzie... to na pewno jeszcze ją odwiedzę. Ach, i druga część podcastu. O kurczę. Jak radzić sobie z przyjaźniami na odległość? Pamięć. Myślę, że to jest główna część. Bo każdy ma swoje życie. Każdy ma wiele, wiele rzeczy na co dzień, które odciągają takiego kontaktu zupełnie
casualowego, beztroskiego gadania. I to jest problem, że jak jest się w szkole, w pracy, gdziekolwiek, wraca się do domu, to człowiek ma ochotę zrobić sobie obiad, obejrzeć coś i pójść spać. A to nie jest to. To nie jest to. Trzeba znaleźć zawsze czas dla drugiej osoby. Trzeba pielęgnować. Trzeba gadać, trzeba organizować fajne wypady raz na jakiś czas, odwiedzać się, to jest moim zdaniem kwintesencja. Ale z drugiej strony wyrozumiałość też jest bardzo ważna w takiej sytuacji. My miałyśmy też dużo takich, różne etapy mam wrażenie, że jakby byłam na pierwszym roku, to miałyśmy takie momenty, że miesiąc nie rozmawiałyśmy. Mm-hmm. Natomiast przyjechałaś mnie odwiedzić i oczywiście było tak, jakby czas się zatrzymał. Ale ja wiem, że na przykład z mojej winy wtedy miałyśmy mniejszy kontakt, bo ja mam taką tendencję, że tak powiem, tak bardziej może takim personalnym klimacie, że miałam tak, nie wiem jak by było teraz, będąc w związku miałam bardzo mało czasu dla znajomych ogólnie. Mhm. I tak jak byłyśmy w Łodzi i rzeczywiście spędzałyśmy razem dużo czasu na miejscu, tak na odległość szło mi to średnio, ale nic to w ogóle nie zepsuło lub nie zmieniło w naszej relacji. To nie jest tak, że nagle w ogóle stałyśmy się innymi ludźmi i nie mieliśmy o czym gadać. Zupełnie. I w różnych takich trudnych chwilach, jak to się mówi, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Julka zawsze była dla mnie i mam nadzieję, że wzajemnie. I vice versa. Dziękuję. Tak, na drugim roku zaczęłyśmy gadać więcej, zdecydowanie. Mm-hmm. Często rozmawiałyśmy, jak szłam do pracy i tak dalej. O Boże, też o tym rozmawiałam ostatnio, że pamiętam, jak ty szłaś do pracy albo do szkoły i było słychać tego gościa grającego na pipesach. Na pipesach. O Boże, tak gadałyśmy o tym, bo ktoś pytał, co to jest. Na dudach. O. Dudy, Boże. Zresztą myślę, okej, skupię, ale jak zapominam, jak jest pipes te szkockie, myślę sobie, jak nazywa się prezydent Duda. Może wypłaczę się zaraz. W każdym razie to tak. Następnie na początku trzeciego roku wyjechałyśmy razem, więc nie było problemu. No i potem jakby po takiej symbiozie półrocznej to już nie było żadnego problemu, żeby gadać za sobą non-stop. Zupełnie. Kiedy ja byłam w Berlinie, gadałyśmy często. Dzwoniłyśmy sobie razem, piłam sobie kawkę, tak jak to było, kiedy siedziałam u Ciebie w pokoju. I teraz ten ostatni rok, no to... Ty miałaś dosyć dużo, podróżowałaś teraz, jak ja byłam w Polsce na jesieni, więc też nie spotykałyśmy się jakoś tak super często. A teraz gadamy, myślę, że gadamy całkiem regularnie. Teraz jak byłam w Edynburgu, to też. Tak. Oczywiście jak ja jestem w Polsce, gadamy mniej, bo ja tak jak mówię, jeżeli mieszkam z innymi ludźmi, tak jak teraz jestem w domu, to... To jesteś zajęta, jest no mi, oczywiście. Jest mi trudniej o tyle właśnie, że wieczorami zawsze ktoś jest obok. Rano, w porze śniadania, w weekend też jest ktoś obok. Więc mnie najlepiej złapać w tygodniu, kiedy jestem sama w domu i wtedy jest najlepiej. No ale wtedy jestem w pracy, więc... No właśnie. Średnio. Trzeba naprawdę po prostu zaplanować czas, żeby razem gadać, żeby tego nie przegapić. Ale widzę, że teraz też mi jest ciężej z tym. Jak zaczęłaś pracę. Tak, jak zaczęłam pracę, mam wiele osób w Polsce, z którymi chcę pogadać, ale po prostu fizycznie na to nie znajduję czasu albo siły. No bo chyba jestem jedyną oprócz Twojej rodziny osobą, z którą rzeczywiście regularnie gadasz. Tak. Myślę, że nie ma nikogo więcej. No, to jest trudne. Mm. Ale ja powiem Ci, że ja też mam taki problem, że jeżeli jestem w danym miejscu, tak jak w Edynburgu, to bardzo dobrze mi szło utrzymanie relacji tam z dziewczynami na miejscu. Gadałam z Tobą i gadałam jeszcze z moim przyjacielem, no plus rodzina. Ale ja wiem, że w momencie, w którym opuściłam Edynburg, to muszę naprawdę się skupić, żeby odpowiadać na wiadomości znajomym stamtąd, mimo że byliśmy super blisko, bo to jest trudne. Pamiętać jest o tylu ciężkie, osobach, tak. Które nie mają teraz z Tobą żadnego wspólnego mianownika. Mm. Całe Twoje życie jest inne, w ogóle ich nie widujesz na co dzień. Nie widujesz ich na co dzień, wasze życie są zupełnie inne, a musisz poświęcić czas, żeby nadrobić zaległości. A też właśnie po pracy nie zawsze masz ochotę, żeby słyszeć historię życia z dnia codziennego człowieka na drugim końcu Europy. Ale tak, w naszym przypadku nie ciężkie. Masz problemu, bo ja o Twoich rzeczach zawsze chcę słyszeć. No oczywiście. Czy w Zurychu jest faktycznie bardzo drogo? Tak. Nie ma innej odpowiedzi. Jest strasznie drogo? Jest abstrakcja. Także, ale to zależy, bo widzisz, dla osoby z Zurychu tak, te ceny nie są tak, aż takie... Jak zarabiasz w Zurychu jest okej, tak, ale jest jeżeli okay. Jedziesz na wakacje, to z kabanosami, że tak powiem. Wegańskimi. Oczywiście, no to wyjdzie trochę drożej. Nie, poczekaj, dajmy jakiś dobry przykład. Co się bierze jako tej... Kanapkę. Prosta polska dziewczyna. Z ryżem i... Ej, słuchajcie, serio, co się bierze w podróż wegańsko na wynos? Z orzeszkami. Jabłko. Chlebem. Chleb z dżemem. Miejsca, które warto zobaczyć w Zurychu. Polecamy Hilti,
Dach, tarasy. Tak, polecamy zrobić sobie piknik nad jeziorkiem, poleżeć przy rzece. Tak, rzeka jest super, jezioro jest super, pójść zobaczyć operę. Tak, znaczy, bardzo chociażby, chociażby budynek. Tak, tak. Nie stać Was na bilet na operę. Mm-mm. Podobno chyba nie są aż takie drogie. Nigdy nie sprawdzałam, ale... 100 franków może. A, na luzie. Nie, ale słyszałam, że podobno są tańsze. Takie w miarę przystępne, także... Bardzo mi się też podobało Muzeum Sztuki. Tak, Kunsthaus. Naprawdę super, bo jest bardzo ładne wnętrze, a obie lubimy ładne wnętrza. Zdecydowanie. Więc oglądamy muzea dla wnętrz. Natomiast też jest fajne to, że jest bardzo dużo różnych wystaw i dla każdego coś dobrego. Mm-hmm. Że były takie, co biegłyśmy sprintem, a były takie, które nas rzeczywiście zaciekawiły, ale uważam, że jest bardzo, że jest godne zobaczenia. Tak. Jest też dużo w ogóle znanych Tak, widzieliśmy Monet, widzieliśmy Picasso, Kandinskiego, kogo tam Miro. Jeszcze jakiś jeden Munch. Munch? Dla mnie to będzie zawsze Munch, ja nie wiem, jak to się wymawia. W każdym razie ja też polecam, bo Julka ma rowery, więc większość tras przemierzałyśmy rowerem. Co prawda trzeba się liczyć z tym, że trzeba go prowadzić przez jakiś czas, ale uważam, że to jest super, bo jesteś aktywny, a jednocześnie nie marnujesz tyle czasu, co w przypadku łażenia, bo ja kocham łazić, ale schodzi Ci pół dnia, żeby dojść do pewnych miejsc. Tak, zdecydowanie. Także plus to jest bilety tramwajowe są absurdalnie drogie. Bilet tramwajowy taki na... 7 przystanków, ile kosztowało? 470? Tak, 20 zł za bilet. Wiecie co? Chyba się przejdę. Czy chcesz powiedzieć, jak poznałaś swojego chłopaka? Możesz jednym zdaniem. Jednym zdaniem. Poznałam mojego chłopaka w Madrycie. On tam studiował na jednym z uniwersytetów i mój... Czy on tam był na wymianie? Nie, nie. On tam po prostu studiował magisterkę i mój przyjaciel, taki z dzieciństwa, przyjechał mnie odwiedzić i okazało się, że jego kolega ze studiów też tam jest. A ten mój kolega wyjechał jako dziecko do Niemiec, także... I chłopak jest Niemcem. Tak, mój chłopak jest Niemcem. Boże, mam wrażenie, że ta wypowiedź była tak chaotyczna. Pytanie do Ciebie, słuchaj. Słucham. Poważna sprawa. Jak to jest mieć przyjaciółkę, która ma swoją społeczność internetową? To niczym się nie różni od posiadania przyjaciółki bez społeczności internetowej. Dziękuję, że tak powiedziałaś. Dokładnie podobna sytuacja była z moją mamą, jak było takie podobne pytanie. Ale chcesz coś rozwinąć? Znaczy, dla mnie to jest po prostu... Norma. Tak żyjemy. To, że zrobisz dwa zdjęcia na Instagrama przed tym, jak zaczniemy jeść, bądź nagrasz coś przez parę sekund, to nie zmienia niczego w naszej relacji, w naszych planach. Nic tak naprawdę. Także ja nie wiem do końca, co mogę więcej dodać. Tak, bo dla Ciebie jestem po prostu Twoją przyjaciółką. Nigdy nie znałaś mnie od innej nic strony. Więcej, nie poznałaś mnie przez internet, nie obserwowałaś mnie i nie zaprzyjaźniłyśmy się. Tylko to jest tak samo jak z mamą. Jak moja mama tak się spojrzała i ja odpowiedziałam za nią w podcaście. Bo moja mama po pierwsze nie jest w ogóle w świecie online. I dla niej jakby jestem jej córką i ma ze mną takie same problemy i miała, jakbym niezależnie od tego, co ja robię i nie analizuje mnie przez ten pryzmat. No, więc no to jest myślę, praca, to jest... Julka może powiedzieć, że jest fajnie, bo... Poszliśmy na fajny obiad w Berlinie. Myślałaś o tym? Nie, ale nie do końca miałam... Wiem, co miałaś na myśli. A, to dobrze. Ale wiesz, o co mi chodzi teraz, nie? Tak, wiem. Nie, w sensie dla Ciebie to nie ma żadnego wpływu. Oprócz tego, że parę osób zadaje Ci pytania o Twoje życie i są kochani. Co jest słodkie? Ale w ogóle trochę mnie głowa boli. Bardzo mnie to przeraża. To nie mojego czoła. Nie, no jest normalne. Nie, dobrze. To z emocji, słuchaj. Napij się. Ten stres... Julka się stresowała tym wystąpieniem. Tym bardziej, że wino. Mnie się powinien tak plącze język, bo to nikomu innemu się to nie dzieje. To był mój pomysł? Tak. A. O, czy... Kurczę! Czy Szwajcarzy mają jakieś nietypowe zwyczaje? Jako, że znasz tych tylu, to pan się wypowie. Znam jakieś dwie osoby ze Szwajcarii. O, słuchajcie, zamiast topić marzanny, palą bałwana. O, dziękuję bardzo za przypomnienie. Tak. Jest wielki event w Curychu, jest wielka parada, jest taki stos ogromny, strasznie wysoki jak budynek. Taki wielki stos i na czubku jest bałwan i po prostu podpalają ten stos od samego dołu i czeka się 3 godziny. kiedy od podpalenia stosu? Do, tak, odpalenia... Blablabla. Bałwan ma wybuchnąć, bo on ma jakieś eksplozywy. Fajerwerki, dziękuję. Więc czeka się zawsze od czasu rozpalenia tego bałwana do czasu tych fajerwerek i to ma oznaczać, ile będzie trwała, jak będzie dobre lato. Czyli jeśli im szybciej bałwan wybuchnie, tym lepsze będzie lato. Okay, to chyba wolno wybuchał. W tym roku bardzo wolno wybuchał, chyba zajęło mu to około 10 minut.
A rekord to był jakieś 4 coś. Ulubiona kuchnia. Ulubiona kuchnia na ten moment wydaje mi się, że azjatycka, ale ja mi się tak zmienia. Miałam taki moment przed weganizmem, że to była kuchnia gruzińska bardzo. Khachapuri. O, tak. Głodnieje, wiesz? Ja trochę też. Musimy teraz się zabrać za obiad. Na ten moment jest to kuchnia azjatycka, ale tak ogólnie rzecz biorąc nie mam preferencji. Poda mi człowiek cokolwiek i ja to zjem. I będę się cieszyć jak dziecko. Ale dzisiaj gotujemy stir fry'a. Ojej. I było wiesz jakie kolejne pytanie? Jakie jest Twoje ulubione danie w wykonaniu Karo? Ale ja już to powiedziałam na live'ie, to jest poke bowl dedykowany mi. Bo on powstał z Tobą. Tak. Bo poszliśmy na poke bowla do miejsca, którego nazwy nie pamiętam, przed kinem. Pamiętasz to? Poszliśmy do kina, jadłyśmy to w kinie. Taco Away. No nie. To nie było Taco to? Taco Away było burrito. Bowl. I wtedy byliśmy w kinie. Racja. Ale brałyśmy pokebowla? Może dwa razy. Raz taco, a raz brałyśmy poke. No, nie możliwe. Z taco away nie brałyśmy pokebowla, stara. To się kupy dupy nie trzyma, że tak powiem brzydko. Ale miałam wrażenie, że oni właśnie reklamowali taco bowle. No, ciekawe. To burrito bowl. Pokebowle? Nie wiem. Nieważne. Znowu to burrito bowl, natomiast chciałyśmy to odtworzyć i odtworzyłam to wiele razy z Julką, stąd też jest to dedykowany dla niej przepis. Hołk. Kocham cię. I sądzę, że jesteśmy już prawie na finiszu. Bardzo prawie, bo zostało jedno pytanie. Czekam na pytanie. No cierpliwości. To jest pytanie retoryczne. No słucham. W którym mieście było drożej? Sądzę, że chodzi Zurych versus Madryt. Zurych. No. Kropka. Pod każdym względem. Ale zależy, bo na przykład drinki w takich fajniejszych miejscach w Madrycie kosztowały mniej więcej tyle samo, ile tutaj. Jedzenie było trochę tańsze tak, w restauracjach. Ale z drugiej strony, popatrz, jak poszłyśmy do... Pamiętasz, jak przyjechała Kuba... Pozdrawiam Kubę. Jak przyjechał Kuba z Leną, to oni przyjeżdżali późno, poszłyśmy na kolację do takiej dosyć eleganckiej knajpy. No tak. I tam to danie główne kosztowało 13 euro. Czy 15? To jest dużo. Która to była knajpa? No taka fancy, taka koło Retiro. Jadłam takiego krepsa. Czy ty też jadłaś tego krepsa? Wielki pancake z nadzieniem takim... Nie pamiętam. No co ty? Tam było pysznie. Zupełnie tam było pięknie, ale tam było mega drogo, bo ja uważam, że w Madrycie wegańskie knajpy są bardzo drogie. Wegańskie knajpy są robione totalnie pod trend i są takie ceny, że szok, bo idziesz na tapasy i naprawdę płacisz tanio, a wegańskie knajpy są drogie. Czynsz miałyśmy też dosyć wysoki. My miałyśmy dosyć wysoki, no ale tutaj to jest dwa razy tyle. Tak, w porównaniu ze Szwajcarią to jest nawet dwa razy tyle. Więc mówię, jeżeli ktoś zwiedza lub przyjeżdża, nie wiem, jako Erasmus, no to tutaj to jest abstrakcja. Ale tutaj w ogóle nie wiem, czy Erasmus działa jako taki. No ja miałam ludzi ze Szwajcarii. Poza Unią. Ja miałam ludzi ze Szwajcarii w Erasmusie. Aha, okej. Okay. Więc działa. Tylko kto by właśnie przyjechali do Szwajcarii na Erasmusa, uważam, że jeżeli nie jesteś jakimś milionerem, to jest bez sensu. Tak. To jest bez sensu. To jest naprawdę totalnie wyrzucanie pieniędzy, bo uważam, że na standard polski nas na to nie stać. Więc wakacyjnie dla budżetu Madryt wygrywa. Zdecydowanie. Znaczy fajnie jest tutaj zobaczyć, jak to wygląda. Ja pamiętam, że kiedyś byliśmy gdzieś w okolicach w Austrii i przyjechaliśmy na jakiś czas. Na jakieś 1-2 dni może. Znaczy nie mówię, żeby nie przyjeżdżać, tylko żeby się liczyć z wysokimi kosztami. Ale tak, koszty są wysokie i jako taki turystyczny obiekt, no to tak jak powiedziałaś, raczej... Ciężko. Ciężko, no. Ja bym nie wybrała. Słuchaj, to było ostatnie oficjalne pytanie. Wow. I bardzo Ci dziękuję, że byłaś moim gościem. Boże, bardzo dziękuję za podcast i za wszystkie pytania. Tak. Bardzo nas cieszy zainteresowanie. Mam nadzieję, że będziemy mogły jeszcze razem coś powrzucać. Niedługo pojawi się vlog z naszego weekendu, więc trochę tam Jurki będzie, aczkolwiek nie ma tego jakoś super dużo. W każdym razie, kochana moja, życzę Ci naszej wspólnej przyszłości w Hiszpanii i żebyś spełniała wszystkie swoje marzenia. I jestem z Ciebie bardzo dumna, jestem za Ciebie bardzo wdzięczna i spisałaś się świetnie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo i wierzę bardzo głęboko w naszą przyszłość w Hiszpanii. To jest moje marzenie i wkładam to na moją listę life goalów. Tak. A my żegnamy się z Wami, dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia. Pa! Dziękujemy bardzo, pa! Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Był on dla mnie wyjątkowy, ponieważ gościem była moja najwspanialsza przyjaciółka Julka. Oczywiście lećcie, żeby Julkę obserwować w mediach społecznościowych, jeżeli szukacie jakiejś tam inspiracji i po prostu ją polubiliście. Może ją zachęcicie do tego, żeby trochę częściej wrzucała. Ja przypominam, że podcastu możecie posłuchać na iTunesie, na Spotify i na YouTubie. Na Karolina Sobańska Podcast jest to konto na Instagramie, na którym
Mówię Wam o tym, kto będzie gościem, proszę Was o zadawanie pytań i generalnie lubię się z Wami komunikować na tematy podcastowe, także też Was zachęcam do obserwowania mnie tam. I jeżeli macie chwilę i słuchacie mnie w aplikacji podcasty na Waszych iPhone'ach czy też MacBookach, czyli korzystacie z iTunesa, to jeśli macie chwilę, wystawcie ocenę podcastowi, tam można dać mu gwiazdki, napisać krótką recenzję. Bardzo mi to pomaga i będę za to bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. A jeżeli jesteście zwolennikami Spotify'a, to tam możecie dodać podcast do obserwowanych. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Widzimy się w każdy poniedziałek o 16:00. Do usłyszenia. Pa, pa.